Hej, mam dla was dzisiaj kolejny opening fraktalowych boxów z daily. Ostatnio było 101, więc tym razem 102. Zaczynam od tiru pierwszego. Może zaskoczy tym razem, zobaczymy. Nic ciekawego. Odkładamy wszystko do banku i lecimy z tirem drugim. O, tutaj już się od razu wysypało dużo więcej itemów. Mamy Black Liona, ascendowy materiał, Tomes of Knowledge, Mystic Coiny, klucze, matryca. Kolejny będzie tier trzeci. Już widzę jakieś boksy ascendowe. Mamy pierwszy, mamy drugi. Jedna plus dziewiątka wypadła. Ascendowe materiały. Kolejne. I kolejne cztery. Tomes of Knowledge. Mystic Coiny. Złoty skin fraktalowy. Mamy klucze. Matryce. Black Liony. I to chyba tyle. I na koniec tier 4. Zobaczymy, jak tutaj się posypie. Mamy jednego boksa, tu jest od razu drugi, jest także trzeci, ascendowe materiały, Ecto, Mystic Coiny, Black Liony, matryca i klucze, Tomes of Knowledge. Jest także dużo pojedynczych kitów ascendowych, nie ma żadnej piątki ani dwudziestki, to mnie smuci bardzo, bo nie będę miał czym rozwalać ascendowych ringów. Zrzućmy wszystko do banku, potem wyciągnę ascendowe ringi i ascendowe kity, porozwalam, zobaczymy ile stack będzie matryc. Jak macie dużo pojedynczych hitów, to możecie podejść do niebieskiego kota i tutaj wymienia się pojedyncze na piątki. 23 kity zużyte, mamy 177 matryc z tego. Jak widzicie, tak jak mówiłem, nie starczyło mi tych kitów, także dokupimy sobie jedną dwudziestkę. I w sumie mamy 249 matryc. Zobaczmy na trading poście, jestem w stanie to sprzedać za 63,5 golda. I tak wygląda cały drop. Mamy 621 matryc, 488 kluczy do Fractal Encryptions, 10 Black Lionowych boxów, 29 Ecto, 9 Mystic Coinów, 7 Oily, ponad 1000 plus jedynek Agonii, 13 plus trójek, 7 plus szóstek, 1 plus dziewiątkę, 4 ascendowe ledery, 1 ingot, a także 8 Bolts of Damask. Dzięki temu do Vendora tu mamy 6 golda, 9,6 oraz 8,5, 25 Tomes of Knowledge, 1 złoty fraktalowy skin, 5 ascendowych boxów, a także potiony fraktalowe. Z mojej strony na dziś to tyle, trzymajcie się i do następnego, hej!